Manchester United. Jeden z największych, najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych klubów piłkarskich na świecie. 20-krotny mistrz Anglii. 3-krotnie najlepsza klubowa drużyna Europy. Klub z niesamowitą historią. Mający za sobą momenty tragiczne, jak katastrofa lotnicza w Monachium w 1958 roku, jak i chwalebne, gdy 10 lat później odbudowana drużyna sięgnęła po Puchar Europy. Klub, który przez blisko 27 lat panowania Sir Alexa Fergusona stał się symbolem wielkości. Wychował najlepszych piłkarzy swoich czasów. Dziś, 9 lat po zakończeniu ery szkockiego menedżera w United, całkowicie stracił swoją renomę i dla tysięcy kibiców stał się pośmiewiskiem, który z hukiem wylądował na dnie tabeli Premier League. Po najgorszym starcie od dekad, United zdaje się nieco podnosić, jednak wygląda na to, że odbudowa potęgi Czerwonych Diabłów potrwa jeszcze długie miesiące. Co sprawiło, że z drużyny, która wydawałoby się na stałe zajęła miejsce przynajmniej na podium Premier League, nie zostało praktycznie nic. Jak to możliwe, że nawet powrót klubowej legendy nie pomógł, a wręcz być może nawet pogłębił ten kryzys? Sprawdźmy. Manchester United zakończył poprzedni sezon 2 porażkami. Już wówczas wiadomo było, że w lecie klub czeka rewolucja, że taki stan rzeczy jest nie do przyjęcia, a kompromitujące przegrane z niżej notowanymi rywalami, jak choćby 0-4 z Brighton, to dla klubu o takiej renomie zdecydowanie zbyt wiele. Po zupełnie nieudanym eksperymencie z Ralfem Rangnickiem na ławce trenerskiej, przyjście do klubu Erika Ten Haga dawało kibicom nadzieję, że może w końcu United wróci na właściwe tory. Początek obecnego sezonu okazał się bolesnym zderzeniem ze ścianą. Może się wydawać, że United nie zrobiło ani jednego kroku w kierunku poprawy i rozpoczęło sezon tak, jak skończyło poprzedni, od 2 porażek. Kwintesencją, w cudzysłowie, nowego United okazał się mecz z Brentford, w którym Czerwone Diabły nie dość, że sami wręcz pomagali rywalom w strzelaniu bramek, to jeszcze okazali się zupełnie bezsilni, bez pomysłu na grę, bez wiary w jakikolwiek pozytywny wynik. Po meczu hitem okazała się dyskusja między Garym Neville'em a Jamie'm Redknappem. Analiza zamieniła się w ostrą wymianę zdań pomiędzy byłymi piłkarzami, którzy spieli się o to, kto właściwie ponosi większą winę w spektakularnym zjeździe kontynuowanym przez Czerwone Diabły. Właściciele klubu i ich decyzje w zarządzaniu, czy sami piłkarze, którzy kompromitują się na boisku. Wygrana 2-1 z Liverpoolem tydzień później i ostatnie zwycięstwo z Southampton wlało nadzieję w serca kibiców. Były to 2 pierwsze zwycięskie mecze z rzędu od lutego tego roku. Ale nawet w meczu z The Reds nie było idealnie. Posiadanie piłki na poziomie 30% to najgorszy wynik Manchester United w historii występów domowych w Premier League. Być może właśnie zaczyna się proces sprzątania tego bałaganu. Ale zastanówmy się, kto sprawił, że United w ogóle znalazło się w tym miejscu. Poszukiwanie winnego obecnego stanu rzeczy trwa już od dłuższego czasu. Poszukiwanie rzecz jasna w cudzysłowie, bo tak jak Neville i Redknapp, tak samo kibice United są podzieleni, ale pewni w swoich osądach. Każdy ma swoją teorię, kto, jak i kiedy rzucił pierwszy kamyk wywołujący lawinę, która zrzuciła Czerwone Diabły ze szczytu. Podejrzani numer 1. Oczywiście rodzina Glazerów. Właściciele United już od samego początku, od przybycia na Old Trafford w 2005 roku, są po prostu znienawidzeni przez kibiców United i zdaniem zdecydowanej większości z nich to właśnie ich działania doprowadziły do obecnej fatalnej sytuacji w klubie. Kibice są wściekli przede wszystkim za to, jak przyjście Glazerów wpływa na finanse klubu. Przedsiębiorcy zostali właścicielami United, dokonując tak zwanego wykupu lewarowanego, czyli najpierw zaciągając gigantyczną pożyczkę z innych źródeł, doprowadzając tym samym do zadłużenia klubu, który notabene nigdy wcześniej w takiej sytuacji się nie znajdował.
Dług United wynosi obecnie około 600 milionów funtów. Glazerom nie przeszkadza to jednak w regularnym wypłacaniu sobie pokaźnych dywidend. Klub zadłużony, Glazerowie wyciągają z kasy kolejne miliony, a starzejące się coraz bardziej Old Trafford od lat czeka na obiecaną modernizację. Do tego dochodzi kwestia kontaktu z kibicami, a w zasadzie jego brak. Ani zmarły w 2014 roku Malcolm Glazer, ani jego syn Joel, który dziś jest głową przedsiębiorczej rodziny, nie wydawali się być w ogóle zainteresowani dialogiem, czy choćby wysłuchaniem postulatów wytaczanych przez kibiców United. Tak jakby celem Glazerów, poza wyciągnięciem z klubu jak największych kwot, było testowanie cierpliwości kibiców. Na zasadzie sprawdźmy, ile bezczelnych zagrywek jeszcze wytrzymają. A cierpliwość się kończy. Inną postacią, która w czerwonej części Manchesteru postawiła sobie niechlubny pomnik, jest bez wątpienia Ed Woodward. W latach 2012-2022 wiceprezes wykonawczy, de facto prawa ręka Glazerów. To on w ostatnich latach podejmował kluczowe decyzje personalne, i trenerskie, i transferowe, a te akurat, szczególnie w erze post-fergusonowskiej, okazały się ostatecznie serią kompromitacji. Już na początku rządów Woodwarda, okienko transferowe w 2013 roku zweryfikowało jego wątpliwą sprawność na rynku. Mistrzom Anglii nie udało się dopiąć transferów ani samego Khedira, ani Cesca Fabregasa, ani Fabio Quintrao. Stanęło na sprowadzeniu Juana Maty i Fellainiego, których nazwiska bynajmniej nie elektryzowały kibiców United. Woodwardowi zarzuca się chaotyczne i przy tym niezwykle kosztowne działania. Czy to w związku z transferami piłkarzy, czy z kontraktowaniem kolejnych trenerów, co zupełnie burzyło jakąkolwiek stabilność. W przypadku Manchester United trudno, przynajmniej na razie, mówić o długofalowych projektach. Takim miał być Manchester Davida Moyesa, namaszczonego przez Fergusona na swojego następcę, który dostał aż 6-letni kontrakt. Ten pierwszy, długofalowy, z założenia projekt, trwał zaledwie sezon. Nowego autorskiego United nie udało się zbudować ani doświadczonym Luisowi Van Halowi i José Mourinho, ani Ole Gunnarowi Solskjaerowi, który pierwotnie miał być tylko szkoleniowcem tymczasowym, a ostatecznie został pełnoprawnym menedżerem. Przedziwnie zapowiadał się kolejny wymysł Woodwarda, związany z eksperymentalnym zatrudnieniem Ralfa Rangnicka, który pod koniec ubiegłego roku objął rolę trenera tymczasowego, a w następnym, czyli obecnym sezonie, miał zostać w klubie jako konsultant. Z Rangnickiem na ławce United skończyło sezon na 6. miejscu, z najniższym w swojej historii gry w Premier League dorobkiem punktowym. Niemcowi podziękowano, rezygnując zupełnie ze współpracy, nawet w roli konsultanta. Tyle z planu stabilnego, wieloletniego budowania nowej drużyny. Tematem na osobną książkę stały się same transfery dokonywane przez Manchester United w ostatnich latach. Gary Neville w trakcie wspomnianej już dyskusji z Jamie Redknappem poruszył ten temat, twierdząc, że Glazerowie i Woodward doprowadzili do tego, że już nawet pieniądze nie są w stanie przekonać najlepszych piłkarzy do przeprowadzki na Old Trafford. Neville wraz z innym piłkarzem Liverpoolu, Jamie Carragherem, w studiu Sky Sports postanowili również ocenić największe transfery Eda Woodwarda, dzieląc je na udane, przeciętne i kompletnie niewypałe. Byli reprezentanci Anglii zgodzili się, że spośród ponad 30 nazwisk tylko dwa można ocenić pozytywnie. Zlatana Ibrahimowicza i grającego w United do dziś Bruno Fernandesza. Na przeciwnym biegunie znalazły się oczywiście spektakularne porażki, takie jak Paul Pogba, Romelu Lukaku, Jadon Sancho czy Alexis Sanchez, o którym opowiadałem Wam w poprzednim materiale. Piłkarze z bardzo wysokimi kontraktami, którzy, najłagodniej mówiąc, nie dali klubowi tyle, ile od nich oczekiwano. Pośrodku zaś, w grupie przeciętnych, znaleźli się między innymi dwaj piłkarze, o których jest obecnie najgłośniej, bynajmniej nie z powodów pozytywnych. Harry Maguire i Cristiano Ronaldo. Obaj zawodnicy są w pewnym sensie niechlubnymi twarzami tego walącego się w posadach Manchesteru. Maguire już od dłuższego czasu jest wśród kibiców symbolem porażki,
Przy słabej grze ciąży na nim zarówno cena, jaką United zapłaciło Leicester, czyli blisko 90 milionów euro, jak i fakt, że to właśnie on został mianowany kapitanem drużyny. Opaska Maguire'a jest również jedną z przyczyn fatalnej atmosfery w szatni. Gdy do drużyny latem 2021 roku wrócił Cristiano Ronaldo, najbardziej doświadczony piłkarz w szatni, ani Rangnick, ani jego następca Erik ten Hag nie zdecydowali się na mianowanie go kapitanem. Ronaldo oficjalnie wspierał Maguire'a, ale nieoficjalnie niejasna sytuacja z opaską przerodziła się w cichą rywalizację o przywództwo w szatni. Być może to sprawiło, że w ostatnich dwóch spotkaniach panowie usiedli na ławce, a opaska kapitana powędrowała na ramię Bruno Fernandesza. Oczywiście brak tejże opaski u Ronaldo nie może być traktowany jako główny powód, dla którego Portugalczyk prowadzi z wydawałoby się ukochanym klubem zimną wojnę. Ubiegłoroczny powrót Ronaldo do poturbowanej drużyny miał być piękną, romantyczną historią. 37-letni gwiazdor, będący już bliżej końca kariery, miał wejść do United jako prawdziwy lider, zmobilizować młodszych kolegów do powrotu do gry o najwyższą stawkę i pomóc im swoim doświadczeniem. Jak wyszło, wszyscy wiemy. Ronaldo jest sfrustrowany, naburmoszony i głośno domaga się transferu do drużyny, z którą znów będzie mógł grać w Lidze Mistrzów. Ten, który miał dowodzić drużyną i zjednoczyć szatnię, być może podzielił ją jeszcze bardziej. Nieoficjalnie mówi się, że pozostali piłkarze czekają ze zniecierpliwieniem, aż Ronaldo odejdzie z klubu. Ten odgraża się z ujawnieniem prawdy w wywiadzie. Na to wszystko znów zareagował Neville, który zaczepił Portugalczyka na Twitterze, mówiąc: po to czekać, aby powiedzieć prawdę kibicom. Teraz jest ten czas. Wstań i mów. Jednocześnie zdaniem Neville'a tylko Ronaldo ze swoim doświadczeniem i podejściem lidera może podnieść morale drużyny. W jakim miejscu więc jest obecnie Manchester United? Czy ostatnie działania władz dają jakąkolwiek iskierkę nadziei? Jak na razie Glazerowie milczą. Ronaldo i Maguire nadal dzielą szatnię, a choć w klubie nie ma już Woodwarda, United na rynku transferowym wciąż nie zachwyca. Niedawne pogłoski o próbie pozyskania takich, w cudzysłowie, gwiazd jak Marco Arnautowicz czy Adrien Rabiot wywołują tylko uśmiech politowania. Małym zwycięstwem może jednak okazać się zaskakujący transfer Casemiro. Brazylijczyk, który przez lata tworzył legendarny tercet pomocników Realu Madryt i z królewskimi, wygrał praktycznie wszystko, wchodzi jednak na niezwykle grząski grunt. Jeśli wpłynie pozytywnie na grę United, będzie bohaterem. Jeśli wsiąknie w przeciętność, Neville i Carragher zaznaczą kolejne nazwisko na czerwono. José Mourinho powiedział, że mimo tego, iż w swojej karierze zdobywał zarówno Mistrzostwa Kraju, jak i zwyciężał w Lidze Mistrzów, jednym z jego największych osiągnięć było doprowadzenie United do drugiego miejsca w sezonie 17-18. One of the best jobs of my career, to finish second with Manchester United in the Premier League. You say this guy is crazy. He won 25 titles. I keep saying this because people doesn't know what is going behind the scenes. A kto, waszym zdaniem, zawinił najbardziej? Glazerowie, trenerzy czy może sami piłkarze? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. I przy okazji zajrzyjcie na poprzedni film na moim kanale, a także na materiał na kanale NGNW, gdzie opowiedziałem o największych niewypałach transferowych Barcelony. Zapraszam serdecznie. Konrad Szymański, kłaniam się nisko i do zobaczenia niebawem.